Na początku stycznia została przeprowadzona rozprawa. Garnizonowy Sąd Wojskowy z Katowic przyjechał do Gliwic. Została pokazowa rozprawa w kinie Jowisz ówczesnym. To było kino zlokalizowane w klubie garnizonowym na ulicy Mieszka I. Pojemność tej sali była dosyć spora, bo tam kilkaset osób się zmieściło i sala była pełna. Muszę powiedzieć, że była cała masa ludzi, no, w większości ludzi związanych z Solidarnością. Odbyła się ta rozprawa pod kierownictwem. To śmieszna historia, ponieważ sędzią prowadzącym był Andrzej Chwiłoc, który chodził ze mną do liceum, koło klasę niżej, znaliśmy się bardzo dobrze. Zapytał, czy mam, składam wniosek o zmianę składu sędziowskiego w związku z tym. Ja powiedział, że nie składam takiego wniosku. Na rozprawie byłem również przesłuchany, no to powiedziałem to, co im wszystkim mówiłem do tej pory, wydrukowałem te ulotki i dałem tym młodym ludziom, ale skąd te ulotki, jak one powstawały, nie powiedziałem. Zresztą no, chyba to jest gdzieś w moich aktach zlokalizowanych w IPN-ie z rozprawy opisane. W wyniku tej rozprawy tryb został przez tego sędziego odrażniony po to, aby tym młodym ludziom nie dawać takiego wyroku, jaki przy doraźnym trybie obowiązywał, czyli 3 lata. Czyli został tryb odrażniony, ci chłopcy dostali po roku, chyba pół roku w zawieszeniu, a ja dostałem 2 lata. No, oczywiście był to wyrok, którego prokuratura nie uznała. I w lutym 1982 roku odbyła się rozprawa rewizyjna na wniosek prokuratury wojskowej w Izbie Sądu Najwyższego i tamten wyrok został zmieniony na 5 lat pozbawienia wolności.